Twoja druga połówka często nie będzie zadowolona z faktu, że znowu cię nie ma. Ciężką międzynarodową karierę, jak się nie mówi sprawnie po angielsku, mam obszerną sieć kontaktów na rynkach zachodnich, zdecydowanie większą niż w Polsce. Biznes międzynarodowy wiąże się z wysiłkiem. 3 na 6 moich przełożonych to nie byli Polacy. Już kilka osób zapytało mnie o to, jak to zrobiłem, że moja kariera jest tak międzynarodowa. Zawsze się przy tym pytaniu uśmiecham i pytam, co to w zasadzie znaczy kariera, ale to nie na ten odcinek. Załóżmy, że okej, moja pozycja zawodowa jest w jakimś sensie międzynarodowa, bo tu pomyślałem, wypunktowałem kilka takich elementów. Dużo podróżuję służbowo jakby za granicę. Przez ostatnie 6 lat byłem w 50 delegacjach za granicą. Nagrałem też o tym dedykowany materiał, gdzie opowiadam, czego mnie to nauczyło i jak wymaksować swoją obecność w delegacji. Sprawdź tamten odcinek koniecznie. Mam obszerną sieć kontaktów na rynkach zachodnich, zdecydowanie większą niż w Polsce. Wyraźna większość moich klientów, a w zasadzie praktycznie wszyscy, byli i są z zagranicy. Bardzo dużo pracuję po angielsku, pracowałem i pracuję w zespołach z ludźmi anglojęzycznymi. 3 na 6 moich przełożonych to nie byli Polacy. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli ciekawi Cię to, jak to u mnie krok po kroku wyglądało, to zapraszam Cię do materiału na 50. odcinek BizMentora, gdzie podzieliłem się masą fajnych historii typu jak to obecny prezes Euronetu po 10 minutach rozmowy zaproponował mi funkcję kierownika zespołu, a aplikowałem na stanowisko specjalisty. Fajne, ciekawe rzeczy, zapraszam. A na bazie tych wszystkich doświadczeń przygotowałem dla Ciebie taką pigułkę wiedzy, co moim zdaniem jest najbardziej istotne w budowaniu międzynarodowej kariery. Top 5 aspektów, zaczynając od numeru 5. 5 to język. No ciężką międzynarodową karierę, jak się nie mówi sprawnie po angielsku. Tu widzę 2 główne obszary. Komunikacja codzienna, mówiona, pisana. Język nie może Ci przeszkadzać. Na serio, piękny akcent i wyrafinowane słownictwo to już jest taka wisienka na torcie. Na pewno kojarzysz taką sytuację, jak ktoś próbuje opowiedzieć żart po angielsku, ale niestety tłumaczy coś tak z polskiego 1:1. Przywiesza się po drodze, nie ma flow, na koniec śmieje się praktycznie z tego żartu sam. Chodzi o to, żeby tego nie było. Nie musisz mówić pięknie, ale musisz mówić sprawnie. A drugi aspekt to komunikacja w Twoich przestrzeniach typu CV, jakieś portfolio, konto na LinkedIn. Wtedy już radzę być konsekwentnym i trzymać się na stałe angielskiego. Nastawienie. Jeśli naprawdę Ci na tym zależy, to będzie wiązało się z wysiłkiem. Ja jestem w tym temacie w takim miejscu, że jak ktoś mnie jutro zaprosi na spotkanie w Oslo albo w Helsinkach i będzie dla mnie ważne, to po prostu się zgodzę, a potem ogarnę, jak tam dojechać. Nie ma dla mnie znaczenia, że się nie wyśpię albo że będę miał gdzieś jakąś długą przesiadkę. Liczy się efekt. Pytanie, czy jesteś na to gotowy? Bo biznes międzynarodowy wiąże się z wysiłkiem. Przygotowania, logistyka, czas spędzony w podróży, niedospanie. Podróże często są poza godzinami standardowej pracy, a czasem w ogóle trzeba o taką delegację zabiegać, walczyć z innymi chętnymi. Na miejscu, jeśli chcesz z tego coś naprawdę wycisnąć, to dochodzą wyjścia z ludźmi z pracy po godzinach biurowych, udział w jakichś eventach tematycznych, meetupach, networkingu, a wtedy też kwestia poukładania spraw w domu, bo Twoja druga połówka często nie będzie zadowolona z faktu, że znowu Cię nie ma. Numer 3 to praca w międzynarodowym środowisku. No masło maślane, albo inaczej, co pierwsze, kura czy jajko? Chodzi mi tu o to, że podejmując decyzje zawodowe, musisz brać ten aspekt międzynarodowości pod uwagę. Czyli może się okazać, że na przykład masz opcję popracować za granicą, ale ta oferta pracy ma po prostu niższe wynagrodzenie niż inna, jakaś lokalna. Jeśli grasz w długą grę i wierzysz, że taki międzynarodowy zasięg Ci się zwróci, no to wybierasz opcję z niższym wynagrodzeniem. Tylko tutaj uwaga. Co to znaczy międzynarodowe środowisko? Bo praca na procesie w japońskim korpo, gdzie cały Twój zespół to Polacy, a styczność z innymi narodowościami macie raz na kwartał na jakimś town hall, no to nie jest praca w międzynarodowym środowisku.
Także tu warto dopytać i upewnić się, czy w ogóle taką ekspozycję na tym stanowisku będziesz rzeczywiście mieć. Po drugiej stronie, i ja w takiej firmie pracowałem, możesz działać z małą, lokalną organizacją, która po prostu ma zagranicznych klientów. Ja wtedy przez rok byłem za granicą 25 razy. Polska marka, 50 osób na pokładzie. I przy tej okazji chciałbym zaprosić Cię do sprawdzenia kursu, który własnoręcznie przygotowałem. Praktyczny poradnik, jak dostać wymarzoną pracę. 2 godziny, samogęste, dużo sekretnego sosu, informacji od kuchni typu konkretnie, dlaczego Twoje CV nie działa, czyli jak z tym dokumentem pracują rekruterzy w ATS-ie, o jakich etapach procesu rekrutacji nie masz pojęcia, albo dlaczego Twoje konto na LinkedIn przestało się pozycjonować z końcem 2023. Sprawdź koniecznie ten kurs, bo da Ci dużo dobrego, link poniżej w opisie. Numer 2. Relacje. Każda rozmowa, spotkanie z ludźmi z zagranicy, online, offline, to okazja do budowania kontaktów i warto te okazje łapać, a relacje pielęgnować. Chodzi mi o to, że jak już uda Ci się nawiązać ten kontakt z tymi ludźmi, to warto wykonać ten drugi, trzeci krok i je powtarzać. Ja na przykład tak robię. Przede wszystkim zbieram do ludzi kontakty, numery telefonów, maile, dodaję do książki adresowej razem z miastem zamieszkania. Najprościej w Google'ach, czy czegokolwiek tam używasz. Potem, kiedy wracam służbowo do danego miasta, czy jadę gdzieś, gdzie wiem, że mam kontakty, filtruję tę listę osób. U mnie już teraz za każdym razem okazuje się, że mam w danym mieście 5-10 kontaktów i do nich po prostu się odzywam. Proponuję kawę, obiad, drinka, bieganie, pływanie, saunę, cokolwiek pasuje. Jak widzę treści od tych osób na LinkedInie, Facebooku, gdziekolwiek indziej, komentuję, zagajam. Oczywiście nie robię tego nigdy na siłę czy z premedytacją. Utrzymuję kontakt z ludźmi, których zwyczajnie polubiłem i interesuje mnie, co tam u nich słychać. A co moim zdaniem jest najważniejsze w budowaniu międzynarodowego zasięgu? Ekspozycja. Nic z wcześniejszych punktów bardziej Ci się nie przyda, jeśli po prostu nie będziesz widoczny. I tu jest przynajmniej kilka aspektów. Fizyczna obecność. No musisz tam być, w tych Niemczech, Anglii, Norwegii. Musisz się pojawiać w różnych kontekstach, czysto zawodowym, na spotkaniu, konferencji, ale też ludzkim, na wspomnianym drinku czy wspólnym bieganiu. Jeśli no chociaż raz na kilka lat ktoś Cię nie zobaczy, nie spędzi z Tobą trochę czasu, to zwyczajnie ciężko budować sensowniejszą więź. Kontakt online, spotkania, warsztaty, cała korespondencja, ale też content, który publikujesz na przykład w LinkedIn, który jest adekwatny dla tej grupy ludzi, pod którym mogą komentować, wejść w dyskusję. Tak samo Twoja aktywność pod treściami Twoich kontaktów. Jeśli zmiksujesz te wszystkie elementy, co jakiś czas się z kimś fizycznie spotkasz, masz z nim kontakt online, publikujesz treści, które te osoby ciekawią i sam również otwierasz dyskusję pod kontentem Twojego kontaktu, no to jest jakaś baza do budowania relacji. A im więcej takich relacji masz, im silniejsze są, tym większa szansa, że zupełnie naturalnie wygenerują dla Ciebie fantastyczne opcje w przyszłości. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie sprawdź kolejne i zasubskrybuj. Cześć!